Dzisiejsze spotkanie, bo tak to nazwijmy, będzie dotyczyło jakichś moich takich bardzo osobistych zwierzeń, właśnie niekoniecznie związanych z teatrem, tam będzie tylko wzmianka, ale co mnie kształtowało w sensie mojej postawy filozoficznej, w stosunku do życia, do innych ludzi, jako mnie jako twórcę, reżysera, wieloletniego dyrektora teatru. No, ale to, co będzie dla mnie na tym spotkaniu najważniejsze, to będzie rozmowa z uczestnikami, bo myślę, że te osoby, które się pojawiły, to coś o Alinie Obidniak wiedzą. No i później jestem bardzo ciekawa właśnie rozmowy z Sytu. Ale jest Pani tutaj no, właściwie od początku tworzenia w Jeleniej Górze kultury, teatru. No nie od początku, od 73 roku. No, to jakiś kawał czasu. Tak. Jak Pani to ocenia ten czas? No i jak Pani widzi w tej chwili rozwój? No ja myślę, że to był dla mnie osobiście bardzo jakiś taki ważny okres w moim życiu. Udało mi się bardzo wiele zrealizować, o czym będę właśnie mówiła. Poza prowadzeniem teatru, projektów kulturotwórczych, ileś tam warsztatów, które prowadziłam z nauczycielami i młodzieżą. No i miałam propozycję tam przejścia do innych tak wielkich metropolii, ale wybrałam Jelenią Górę, ponieważ zakochałam się w Karkonoszach. Znalazłam tu grupę wspaniałych przyjaciół i zostałam. Cieszę się bardzo, że dzisiaj naszym gościem jest pani Alina Obidniak, kobiety, której, osoby, której nie trzeba Państwu przedstawiać, bo przyszliście Państwo tutaj właśnie na spotkanie z panią Aliną. Chciałam podziękować za przyjęcie zaproszenia i za przygotowanie tego spotkania przez Anetę. Będziesz prowadziła, rozumiem, to spotkanie. Proszę Państwa, tak jak powiedziała Pani Dyrektor, że jako taki wstęp to na stojące, a później sobie usiądę, że nie należy przedstawiać Panią Alinę Obidniak. To jest osoba, która bardzo głęboko wpisała się w życie kulturalne naszego miasta. Ja chciałabym tylko wymienić kilka medali i odznaczeń, którymi została uhonorowana za swoje zasługi. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Pozwoliłam sobie wybrać takie według mnie najważniejsze. I to jest Krzyż Oficerski. Krzyż Kawalerski Ordenu Odrodzenia Polski. Złoty Krzyż Zasługi. Medal Komisji Edukacji Narodowej. Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaka Zasłużony dla Jeleniej Góry. Wiele, wiele różnych nagród i tytułów. Wyreżyserowała ponad 80 spektakli, za które dwukrotnie została nagrodzona przez ministra kultury i sztuki. Kobieta Europy, kandydatka na kobietę świata. To wielkie brawa. Proszę Państwa, nasza królowa Karkonoszy i cesarzowa teatrów ulicznych. Chciałam sobie usiąść, rozmawiałyśmy z panią Aliną, jak poprowadzić spotkanie i chciałyśmy właśnie, żeby to była też forma takiej rozmowy, żeby spotkanie było takie właśnie jako rozmowa, ale moje pierwsze pytanie, czy zechciałabyś określić, Alinko, motto naszego dzisiejszego spotkania? Dążenie do harmonii i piękna w naszym życiu. Akceptujecie Pani tak? Może rozwiniesz to hasło. Ja pozwoliłam sobie tutaj, pozwolę sobie przeczytać taki tekst, jak tworzyć własnym życiem dzieło sztuki. Otóż jak tutaj Aletka zaznaczyła, jako kobieta Europy byłam zapraszana na właśnie spotkania kobiet Europy, te, które były przedstawicielkami poszczególnych państw w Europie. No i byłam dwukrotnie w Szwecji, w Sztokholmie na takim spotkaniu, byłam w Madrycie i dwukrotnie w Grecji. No i tam proszono nas, te wszystkie uczestniczki, żebyśmy jakąś taką właśnie, jakiś taki swój manifest życiowy, co dla nas jest w życiu najważniejsze i tak dalej. I tekst, który pozwolę sobie Państwu właśnie przeczytać, to gdzieś tam właśnie musiałam się egzaminować. Pamiętam, jak w Madrycie tam prowadząca jedna też z takich właśnie zasłużonych kobiet o wielkich tam osiągnięciach naukowych. Ja byłam tak stremowana, ponieważ oczywiście
musiałam to w języku francuskim, więc miałam to napisane. I tak biorę te kartki, a ta właśnie pani przewodnicząca mówi: odrzuć te kartki, albo jesteś kobieta Europy, albo nie. Ja liczę na to, że właśnie ten tekst będzie takim fondem myśli do rozmowy z państwem, bo to, co mnie najbardziej na tym spotkaniu interesuje, to nie tam moje właśnie różne sformułowania, ale wasze pytania, żeby dalsza część naszego spotkania była po prostu spotkaniem i rozmową. Jak tworzyć własnym życiem dzieło sztuki? Tu jest taki cytat z Dostojewskiego. W ciągu całego życia człowiek nie tyle jest, ile stwarza siebie. Mogłoby się wydawać, że to pytanie jest strasznie megalomańskie. Dzieło sztuki kojarzy się dla nas od razu z największymi arcydziełami literatury, rzeźby, malarstwa, muzyki, a więc Szekspir, Michał Anioł, Picasso, Bach, Leonardo da Vinci. Wreszcie w pojęciu dzieła rozumiemy coś dokonanego, skończonego. Dla nas, którzy doświadczamy życia pojmowanego jako proces, proces ciągłego stawania się, burzenia i tworzenia, nie istnieje jakiś punkt docelowy, jak u malarza ostatnie pociągnięcie pędzlem, u pisarza kropka, koniec. Czy więc tak sformułowane pytanie, temat, nie jest paradoksem? Jest rzeźbiarzem współtworzącym kształt rzeczywistości. Homo creator. Człowiek współtwórca to osoba uskrzydlona, obarczona wielką odpowiedzialnością za swoje przeznaczenie, za los Matki Ziemi. W pojęciu dzieła sztuki przypisujemy ideał piękna, harmonii. Jak odnaleźć to do własnego życia? Zastanówmy się, czego pozbawia nas współczesny świat i cywilizacja? Nasze życie zamieniono w śmietnik. Inwazja brzydoty, gwałtów, przemocy atakuje nas na każdym kroku. Zostało zanegowane piękno. Gwałt popełniony na pięknie jest gwałtem popełnionym na naszej duszy. Co jest światłem duszy człowieka? Miłość. A więc miłość to będzie ta najwspanialsza energia czyniąca nasze życie obiektem sztuki. W każdym z nas jest potrzeba miłości, dawania, otrzymywania od narodzin do ostatniego tchu. Kiedy kochamy i jesteśmy kochani, jesteśmy szczęśliwi. Czy umiemy ją dawać? Kochać siebie, kochać innych, uczyć się miłości? Jak osiągnąć stan miłości dla wszystkich i wszystkiego? Dlaczego boimy się miłości? Dlatego, że boimy się siebie, swego boskiego przeznaczenia. Boimy się miłości, bo wymaga ona otwarcia, zaangażowania, typu wrażliwości, który łatwo zranić. Wymaga ona uznania świata za niezwykły, za wielki. Kiedy kisimy się we własnym sosie, jesteśmy zamknięci, zaabsorbowani własnymi interesami. Uważamy świat za mały i tak pomniejszamy siebie. Najpiękniejszego słowa miłość. Tak. Mówisz o tym, że powinniśmy kochać siebie, dzielić się miłością, dawać ją Bogu. Wydaje mi się, że największym problemem może być to, czego się obawiamy w tej miłości, że ta miłość może być odrzucona. I dlatego nie zawsze jakby to słowo trafia, ale jest drugie słowo, może mniej górnolotne, mniej wspaniałe, ale jest słowo dobro. I wydaje mi się, że to słowo dobro i dawać dobro, tutaj nie boisz się, nikt z nas się nie boi, że dobro może być odrzucone. I też jest stwierdzenie, czy tak jest, że dając dobro, otrzymujemy to,
to dobro z powrotem. I wydaje mi się, że dzięki temu dobru świat też będzie dużo lepszy. Więc ja stawiam na miłość oczywiście, bo to jest ten szczyt. Natomiast dobro jest też nie mniej ważne. Że to piękno jest odrzucane. I niestety brzydota, zresztą Umberto Eco też o tym mówi, że jest historia piękna, historia brzydoty. Brzydota też jest dziełem sztuki, ale przyznam szczerze, że ja wolę tą sztukę piękną. I bardzo, bardzo mi jej brakuje, ale cieszy mnie, że tym, czym się zajmujemy właśnie, muzeum, wystawy i tak dalej, tego piękna jest coraz więcej i jest chyba powrót do piękna. Nie wiem, jak to odbierasz, ale mi się wydaje, że ta brzydota zaczyna być postrzegana jako brzydota i że wszyscy tęsknimy za pięknem i go oczekujemy. I coraz mniej jest takich nawet wydarzeń artystycznych, gdzie jest mniej tego szokowania przez właśnie takie wydarzenia. Zresztą to wiesz też nie tylko a propos sztuk wizualnych, takich malarstwo, rzeźba i tak dalej, ale także to było taką bardzo istotną historią w teatrze, kiedy w pewnym momencie brutalizm. Tak. Straszne wulgaryzmy. Tak. Wszelkiego rodzaju. To zaczęło odpychać. No jeżeli mogę tutaj się włączyć, tutaj w sensie krótkiej odpowiedzi, no tutaj pani dyrektor. Jeżeli ja zaczęłam od tego właśnie, co motta naszego spotkania, dążenie do harmonii i piękna w naszym życiu. Ja się powołam tutaj na dzieła i przemyślenia wielkiego, nieżyjącego już profesora Antoniego Kępińskiego. Otóż on w swoich dziełach właśnie porusza ten temat. I mówi taką rzecz, że każdy człowiek potencjalnie rodzi się z taką potrzebą harmonii i piękna w swoim życiu. Natomiast życie, wychowanie, kultura, środowisko społeczne, wiele z tych naturalnych naszych takich tłumi w nas, to nasze wewnętrzne światło jest gdzieś właśnie zniszczone przez otoczenie. No i teraz tutaj profesor Kępiński stawia właśnie to pytanie i tutaj to będzie się też kończyło z wypowiedzią pani dyrektor. Profesor Kępiński potrzebował 5 lat swojej praktyki lekarskiej, żeby dojść do wniosku, żeby nie oceniać i nie wartościować nikogo i niczego. Bo jeżeli mamy takie gotowe formułki od razu, spotyka, a to jest idiota, a to jest straszna, a to nienawidzę, wszystkie te negatywne czasowniki, określenia i tak dalej. Jeżeli lekarz ma, wchodzi pacjent i on ma od razu, aha, paranoja, depresja tutaj i tak dalej, mówi, tak, błądziłem przez 5 lat, mój ten wielki, wielki humanista i lekarz, 5 lat. Pani wystąpienia, proszę pani, ogrom rzeczy, powiem ogrom. W bardzo krótkim czasie, nawet nie wiem, od czego zacząć, ale chyba najważniejszą rzeczą to jest ta miłość, o której pani pisze, mówi. Ale zadała pani pytanie, jak kochać drugiego człowieka. I myślę, że istotną odpowiedzią, której jakby, na którą nie zwracamy uwagi, to jest miłość do samego siebie. Tu się bierze początek. Człowiek, który sam siebie nie kocha, prawda, nie akceptuje w życiu, nie będzie kochał ni innych. I to, o czym pani mówi, medytacje i afirmacje, wie pani, że to jest ogrom pracy i samoświadomości, że to trzeba zacząć od wczesnych lat, kiedy jakby rodzina, kolebka tego, jak się wykluwa, to małe pisklę i nasiąka tym wszystkim, prawda? I idzie w świat, no żeby potem jakoś to wyprostować, ma szansę, tylko trzeba mieć czas. A my jesteśmy wiecznie zabiegami, proszę zauważyć. Czy być, czy mieć? Ja myślę, że być i mieć, tylko w granicach rozsądku. Bo w nieposiadaniu człowiek, no też jak nie posiadał, nie będzie żył, bo to tak pięknie mówić, nie? Bieda, ubóstwo, nie. Ja myślę, że człowiek powinien, stworzony jest, żeby być szczęśliwym i być bogatym. Bogaty na różne sposoby. Również materialnie. Jeżeli będzie słowo, czy być, czy mieć za wszelką cenę. Nie, właśnie nie. A no właśnie. Tak. Więc jeżeli nie mieć za wszelką cenę, to wtedy być zgodnym tak. z swoim poczuciem tak. harmonii i swojej ludzkiej tak. Tak, nie za wszelką cenę. Czyli właśnie.